Proszę Państwa, mam zaszczyt Państwa gościć w siedzibie naszego muzeum. Za chwilę prezydent miasta, pani Moskal-Słaniewska, odsłoni nabyte niedawno dzieło Świdniczanki Marii Kunicy Urania Propitia. To dzieło zostało napisane przez filię Świdnicę, czyli córkę Świdnicy, i umożliwiało w dużo bardziej przystępny i łatwiejszy sposób astronomom na wskazywanie trajektorii lotów planet. Było bardzo ważnym głosem w dyskusji na temat tego, jak wygląda Wszechświat. Bez wątpienia napisanie tego traktatu nie tylko po łacinie, który był wówczas językiem nauki, ale także w języku ojczystym Marii, czyli w języku niemieckim, umożliwiło olbrzymi progres, zainteresowanie problemami tej dziedziny, i na pewno dzięki niej wychowały się nowe pokolenia astronomów. Dzięki naszym zainteresowaniom tą postacią, które są wieloletnie, staraliśmy się po prostu nabyć jej dzieło do naszych zasobów muzealnych. No nie udawało się to. Trwały te wszystkie, powiedzmy, peregrynacje i poszukiwania ćwierć wieku. No ale udało się ostatecznie nabyć je 30 stycznia 2019 roku w antykwariacie w Bremie. Tak więc dzieło Marii trafia do miasta, z którego pochodziła, w którym się urodziła, z czego bardzo się cieszymy.